Przede wszystkim chciałbym wszystkich Państwa bardzo serdecznie powitać. 5,5 roku. Mniej więcej tyle czasu trwała rozłąka Lecha z Maciejem Skorżą. W sobotę klub poinformował o podpisaniu 2-letniej umowy z nowym szkoleniowcem, który we wtorek rano poprowadził pierwszy trening z drużyną. Z ogromną radością wracam po ponad 3 latach do polskiej ekstraklasy, do polskiej piłki, do wielkiego polskiego klubu, klubu Stopu. Można powiedzieć o Lechu, że to jest klub klasy premium, także jest to dla mnie ogromna radość i duże wyróżnienie. Wyróżnienie, które łączy się z wielką odpowiedzialnością. W końcu już za rok Kolejosz obchodzić będzie 100-lecie klubu i wszyscy kibice liczą na szybką poprawę gry drużyny i walkę o trofea. Na pewno to będzie ofensywna piłka, na pewno to będzie piłka, która będziemy starali się grać najbardziej widowiskowo, jak się da, ale muszę pamiętać jako trener o tym, żeby to była piłka, która zmierza w kierunku zwycięstw. Przed niedzielnym meczem z Legią, w którym Lecha wyjątkowo poprowadził Janusz Góra, część obserwatorów zastanawiała się, czemu trener Skorża oglądał zawody z pozycji trybun. Powodem były długie negocjacje, które zakończyły się dopiero dzień przed spotkaniem z liderem. Po tych doświadczeniach, które obie strony, mam tu na myśli klub i ja jako trener, mieliśmy w 2015 roku, myślę, że potrzebowaliśmy, żeby usiąść i pewne rzeczy przerobić jeszcze raz, pewne rzeczy ustalić, zastanowić się, co wtedy nie poszło tak jak należy, żeby uniknąć pewnych historii teraz i obie strony tego czasu potrzebowały. Czasu do zakończenia bieżącego sezonu nie zostało wiele. Lech zajmuje odległe 11 miejsce ze stratą 7 punktów do 4 pozycji, która może dać awans do europejskich pucharów. 6 meczów, 18 punktów i marzyć nikt nam nie zabroni. I to jest rzecz, o której dzisiaj w szatni już mówiłem. Po prostu musimy zrobić wszystko, żeby zająć jak najwyższe miejsce. Mamy teoretyczne szanse na grę w europejskich pucharach i to jest właśnie to, o czym mówię w kontekście jakiegoś celu. Trener odniósł się także do wciąż świeżej sytuacji z Tymoteuszem Puchaczem, który zakomunikował w mediach, że doszedł do porozumienia z Unionem Berlin w sprawie indywidualnego kontraktu, pomimo tego, że kluby wciąż oficjalnie nie zawarły umowy. Nie chcę mieć w szatni zawodników, którzy się wahają, którzy myślami są gdzie indziej. No ja jestem zaskoczony taką sytuacją w profesjonalnej piłce. Takie deklaracje no to naprawdę się rzadko zdarzają, nie powinny mieć miejsca. Ale z Tymkiem wyjaśniłem sobie wszystkie rzeczy. Tymoteusz Puchacz w 6 meczach tego sezonu i mam nadzieję w kolejnych przyszłego sezonu to będzie zawodnik, który absolutnie będzie dawał z siebie wszystko w barwach Lecha Poznań. Pierwszym sprawdzianem dla nowego szkoleniowca będzie starcie z Rakowem Częstochowa w najbliższą sobotę.